Hej, hej, siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzieliście, włosy zrobione, odświeżone. Wczoraj byłam też na laminacji brwi świeżutkiej, więc włosy, odrościk gotowy, brwi świeżutkie. A ja przychodzę się pożalić, zaczynam od tego vloga. Mam takie mydło z Yopa i mi się skończyło, skończyło się i kupiłam, dolewkę. Ale kupiłam dolewkę z innej firmy, kupiłam to mydło Carex truskawkowe i jestem, powiem wam, zawiedziona. To jest jakaś tragedia. To mydło po 2-3 dniach mega jakoś zrzedło, normalnie było gęste, ta dolewka, i po prostu leje się teraz jak woda, zobaczcie. To jest jak woda, tak płynne. Nawet jak tak przechylę, to się wylewa, bo jest po prostu tak mało żelowe. Nie wiem, o co chodzi. Dziadostwo, ale kupiłam dzisiaj w Biedronce nowe. Były akurat w Biedronce? Nie, w Lidlu. W Lidlu były akurat mydła z Yopa. Lubię te mydła, był jakiś taki świąteczny, zimowy zapach, więc zaraz wam pokażę. Dorwałam zapach wanilia z cynamonem, więc będę miała teraz nowe, a tam to chyba idzie po prostu do kosza. Słuchajcie, przygotowania do grudnia pełną parą, serio pełną parą. Stwierdziłam, że chcę się w ten przedgrudniowy weekend odprasować, wysprzątać na glant mieszkanie, żeby 1 grudnia, w pierwszy dzień nagrywania vlogmasu, być odrobiona z takimi domowymi sprawami. Dzisiaj przyjdzie też do mnie kurier z przesyłką już na vlogmas. Będzie to, no, zobaczycie, co to będzie, ale będzie to wielka paczka. I tak jak mówię, ma przyjść dzisiaj kurier i tak naprawdę czekam na telefon, że jest w okolicy i czy jestem w mieszkaniu, i pokażę wam, o co chodzi. Ale zamówiłam na ten rok, na vlogmas, coś pięknego. I słuchajcie, kurier dotarł, co prawda przyniósł trochę rozwalony karton, ale widzicie już, co jest w środku. Jest to choinka, przyszła już mi choinka na ten rok. W zeszłym roku miałam choinkę nieśnieżoną, na ten rok zdecydowałam się na choinkę śnieżoną. Wsuwamy ją do mieszkania. Jestem sama w domu. Mam nadzieję, że poradzę sobie z wyciągnięciem jej i zamocowaniem, rozłożeniem. Boże, ale jest przepiękna. Już czuję święta. Serio. Choinka już stoi, muszę ją jeszcze dopracować, powyginać ładnie wszystkie gałęzie. Na razie, tak wiecie, tylko na szybko to zrobiłam, żeby ją wyciągnąć z kartonu i zobaczyć, jak wygląda. Jest piękna. Tutaj wam wrzucam Instagram Wiecznie Żywe Choinki, czyli firmy, z której ją mam. Tutaj jest akurat ta śnieżona. I wrzucam wam jeszcze screena do strony z tą moją choinką, dokładnym modelem i wielkością. Wyszliśmy teraz z domu, podjechał po mnie Kasper i podjechaliśmy sobie na ramen. Kasperowi się zażyczyło, bardzo mu się zachciało gorącego ramenu, więc podjechaliśmy właśnie na Mariacką do Katowic, do Sakury. A w ogóle, nie mówiłam ci, Kasper, ale czeka na ciebie niespodzianka w domu. Czy to moje zamówienie? Nie. Rozłożyłam choinkę. No co ty? No. Przepraszam, państwo się rozłożyłam choinkę i ogólnie mamy już teraz bardzo zimowo w mieszkaniu, bo jest cała śnieżona, bardzo ładna. Jak czy wasi faceci też nie lubią, albo wy mężczyźni, jeśli oglądacie, też nie lubicie rozkładać choinek? Ja tego bardzo nie lubię. Mi się na szczęście udało samemu, jest ciut mniejsza niż mieliśmy w zeszłym roku, więc ją złożyłam. No, bo jest taka cała śnieżona. No. Dobra, fajnie. Lecimy jeść. I w ogóle poruszyłam wam ostatnio na story temat USG piersi, bo byłam ostatnio u lekarza, no właśnie na USG piersi. Chodzę na kontrolę regularnie co roku, ponieważ 2 lata temu
Wyczułam sobie sama, dotykając piersi, sama badając sobie piersi, że mam guzka. I od tamtej pory, od usunięcia guzka, muszę tym bardziej kontrolować to miejsce, no i ogólnie wiadomo, kontrolować, czy nie pojawiają się nowe. Powiedziałam wam o tym na story, ten temat mocno was zainteresował. Wiele z was w ogóle napisało mi, że też macie taki problem i też macie guzki, mimo że jesteście młodziutkie. Ja miałam wtedy lat 21 i pomyślałam, że może właśnie we vlogu opowiem wam tą historię, będę miała więcej czasu niż na storiesach. Storiesy wygasają po 4 godzinach, a tutaj do tego vloga wtedy każdy będzie mógł wrócić, więc ogarnę się szybko, usiądę i opowiem wam, jak dokładnie to u mnie wyglądało. Usiadłam sobie już tutaj przed choinką, jeszcze twarda nie jest zapalona, we vlogu właśnie będziemy ją zapalać, dekorować, ale już jest tak świątecznie w ekranie, to drzewko ośnieżone robi jeszcze większy klimat w mieszkaniu niż nieośnieżone, mam wrażenie. Pięknie to wygląda. No ale dobra, przechodząc do tematu guzków piersi, to pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to nie zwlekajcie z pójściem do lekarza, jak tylko cokolwiek wyczujecie. Jak tylko wyczujecie cokolwiek nowego, czego wydaje wam się, że wcześniej nie było, to warto iść to skonsultować do lekarza, zrobić USG piersi, po prostu przekonać się i szybko zareagować, bo jest o wiele lepiej szybciej coś wykryć i szybciej coś przebadać i zacząć leczyć ewentualnie, jeżeli jest to coś groźniejszego, niż powstrzymywać się przed pójściem do lekarza. Tego nie można się bać i jak tylko coś wyczujecie, to musicie iść. Ja miałam taką sytuację, że podczas kąpieli jednego dnia myłam się, no i wiadomo, no, myłam też piersi. Po prostu wtedy poczułam, że mam jakąś zmianę w piersi i powiem wam, że wydaje mi się, że ona musiała urosnąć w ciągu jednego, może dwóch dni, no bo przecież myję się codziennie i to miejsce akurat, w którym ja miałam ten guzek, było takim miejscem, gdzie łatwo było to wykryć. Myślę, że gdyby gdzieś tam to było głębiej pod piersią, to nie wyczułabym tego podczas mycia. No ale było to takie miejsce, tak jak mówię, że bez problemu sobie to wyczułam. Mieszkałam wtedy jeszcze u rodziców w domu, więc powiedziałam od razu o tym mamie, że coś takiego poczułam. No i mama jakby od razu nauczona doświadczeniem, bo sama ma też problemy z torbielami w piersiach, więc nauczona doświadczeniem powiedziała, że musimy iść do lekarza. Umówiłam ją akurat do swojego lekarza, do którego chodzi na USG, no i od razu się pojawiłam. Okazało się, że faktycznie mam guzka, że jest to nowotwór, ale łagodny. No i po prostu trzeba go szybko usunąć i będzie po problemie. I miałam dwie opcje. Mogłam mieć normalnie wycięcie podczas zabiegu i trzeba było go od razu usunąć. Tak powiedział mi lekarz, że czym szybciej go usuniemy, tym lepiej. I umówiłam się na zabieg. Miałam dwie możliwości. Mogłam wykonać taki zwykły zabieg pod narkozą w szpitalu albo zrobić prywatnie, właśnie w klinice tego lekarza ze znieczuleniem tylko miejscowym. I powiem wam szczerze, że ciutkę się stresowałam. Pamiętam, że miałam delikatnego stresa jadąc na ten zabieg, ale nic mnie nie bolało, praktycznie nic nie czułam. Zabieg trwał może 20 minut, także była to bardzo szybka sprawa. Przez 2 dni po zabiegu byłam cała obandażowana i miałam to miejsce, wiecie, tak zabezpieczone, ażeby gdzieś tam krew się nie sączyła, ale bardzo szybko jakby doszłam do siebie i nie miałam jakichś mocnych dolegliwości bólowych po zabiegu. Ten guzek po wycięciu poszedł też na badania, żeby skontrolować, czy na pewno nie jest to nic złośliwego. Okazało się, że faktycznie to nie było nic złośliwego. Miałam po zabiegu chyba 2 tygodnie po kontrolę USG, czy wszystko ok się zagoiło. Zagoiło się, a teraz byłam na drugiej już kontroli od zabiegu po 2 latach i na szczęście nic nie odrasta, nic nowego się nie pojawia, także git. I taka właśnie po prostu rada dla was, dziewczyny, że jak cokolwiek wyczujecie, to nie bójcie się pójść do lekarza i pamiętajcie o tym, żeby badać te piersi, żeby jednak samemu się dotykać. Jest wiele instrukcji na internecie, jak badać piersi. Podnosimy rękę do góry i po prostu sprawdzamy, czy nic tam nie ma. Więc kontrolujcie to, badajcie się, bo tak jak mówię, ja miałam wtedy 21 lat, a jak zadałam wam to pytanie na Insta Stories, czy chcecie posłuchać o tej historii, to pisała do mnie nawet dziewczyny 16-17-letnie, że mają podobne problemy, że pojawiają im się guzki. Niektórym, tak jak u mnie, łagodne. Niektóre dziewczyny mają większy problem i miały gdzieś tam te guzki już bardziej złośliwe, więc pamiętajcie, żeby się badać. A ja, słuchajcie, muszę zrobić porządek z kolejną roślinką. Mam kolejny kwiatka, który mi umiera i myślę, że już nic z tego nie będzie, więc to wszystko chyba pójdzie po prostu do wycięcia. Na szczęście mamy tutaj na dole trochę młodych, które są w fajnej kondycji, więc tyle dobrze.
No ale ten całkowicie padł. Masakra. Tu mamy dokładnie tą samą roślinę. Ona jest tutaj na szafie u góry. No i ona się trzyma całkiem też fajnie. Nie choruje. Tak, coś musiało dolegać, nie wiem o co chodzi. Od Wiecznie Żywych Choinek, czyli od firmy, z której mam tą choinkę, dostałam jeszcze taką maskotkę, ich logo. Nice, taka świąteczna, fajna. A z rzeczy, które mam również jeszcze na Vlogmas, to mam taką kulę ze Śnieżkiem, z domkiem i z choinką. No i mam też już świeczkę świąteczną, vlogmasową, Sweet Secret Santa. Fajnie pachnie, naprawdę jest super. To jest w ogóle ta kolekcja z tych świeczek, które paląc się rozgrzewają wosk i w środku znajdujemy biżuterię, bo to są świeczki Jewel Candle, czyli po prostu świeczki z biżuterią w środku. Także na razie no trochę ubogo, chociaż no, jest choinka, więc to jest ważny element vlogmasu. Usiadłam sobie teraz z herbatką i słuchajcie, prognoza pogody na najbliższe kilka dni jest bardzo ciekawa, ponieważ praktycznie przez cały najbliższy tydzień, wręcz przez najbliższe 10 dni codziennie ma sypać śnieg. My zmieniamy opony dopiero pojutrze, więc mam nadzieję, że jutro i pojutrze jeszcze na luzie będziemy mogli jeździć i nie będzie śniegu jako tako na drogach, że nie będzie przymrozku. W ciągu dnia ma być niby na plusie albo 0 stopni, ale w kolejnych dniach już minus 1, minus 2 w ciągu dnia praktycznie codziennie, więc ten śnieg pewnie się będzie utrzymywał. Mam nadzieję, że zdążymy wymienić opony. A chciałam wam jeszcze powiedzieć, że dla mnie grudzień, okres przedświąteczny, jest takim czasem, gdzie pamiętam i bardziej zwracam uwagę na to, żeby pomagać, żeby po prostu pomagać na wielu płaszczyznach, czy rodzinie, czy bliskim, czy obcym dla mnie osobom. Zresztą Szlachetna Paczka głównie właśnie funkcjonuje w grudniu przed świętami i ja w tym roku biorę udział w dwóch szlachetnych paczkach. Przygotowuję wspólnie z innymi osobami dwie szlachetne paczki dla dwóch rodzin. Jedną szlachetną paczkę robi salon urody Esse, salon mojej mamy. Dziewczyny mają całą listę rzeczy, które należy przygotować, już część jest zgromadzonych. Ja jutro dowożę swoją część rzeczy, dowożę lampkę na biurko, bo akurat mam w biurze taką, która stoi i nie jest używana. Dowożę kilka ubrań od siebie dla dziewczynki, która jest w tej rodzinie i przy okazji szykuję kosmetyki. Kosmetyki do pielęgnacji, włosów, ciała i też troszkę do makijażu. Przygotowywałam też właśnie do drugiej paczki bardziej rzeczy beauty, bardziej rzeczy kosmetyczne razem z influencerami. Co roku zbiera się grupa influencerów, taki Szymon, który również działa makijażowo na Instagramie, odzywa się co roku do influencerów, no i zbiera chętnych do właśnie stworzenia takiej kosmetycznej paczki i ja tutaj macie zdjęcie mojej paczki, stworzyłam ogromną paczkę w tym roku, dołożyłam masę produktów, mam nadzieję, że osoby, które dostaną kosmetyki, będą zadowolone. Możecie mi w sumie dać znać, czy też bierzecie udział w jakichś szlachetnych paczkach, albo może pomagacie schroniskom, może pomagacie starszym. Jest też fajna akcja, widziałam, że można się zgłosić i być wolontariuszem w akcji, gdzie starsi ludzie, seniorzy piszą listy do Świętego Mikołaja i można sobie wybrać jeden z tych listów, które są w bazie i po prostu pomóc, więc też zastanawiałam się nad tym i myślę, że przyjrzę się temu portalowi dzisiaj. Ja zwłaszcza na takie cierpienie na ubogość ludzi starszych jestem wrażliwa bardzo, jest mi zawsze przykro, kiedy widzę jakąś starszą osobę, która na przykład w mróz jest cienko ubrana i widać, że jest głodna, zawsze jakoś tak mnie to mocno wzrusza, więc myślę, że sobie zerknę dzisiaj na ten portal i wybiorę jakiś jeden list i wyślę jakiemuś seniorowi w grudniu prezent, czy tam zrealizuję listę potrzebnych rzeczy, która będzie wrzucona właśnie do tego portalu. Kurtka, w której wychodziłam na sushi, jest Pull&Bear, ale jakby marka Pull&Bear, ale jest z Zalando. I powiem wam, że bardzo fajna. Mam ją może z piąty dzień u siebie. Śmigam sobie w niej teraz. Jest dość ciepła, a bardzo podoba mi się w tym sezonie taki motyw skórzany. Także wzięłam rozmiar M, żeby była taka ciut większa i troszkę dłuższa. Ma kaptur. I pewnie jest jeszcze dostępna, czy na Zalando, czy w Pull&Bear, więc możecie sobie zerknąć. Wrzuciłam wam w niej zdjęcie na Instagram i widziałam, że dużo dziewczyn się pyta skąd, więc wam się spodobała. Także daję też znać we vlogu. Jestem z niej zadowolona. Spojrzałam sobie właśnie do lodówki, co mam na kolację i mam dzisiaj w cateringu tagliatelle z wegańskim sosem kalafiorowo-dyniowym a la Alfredo, więc myślę, że będzie smacznie, zaraz podgrzewam i wcinam.
Przyszłam sobie już, słuchajcie, do sypialni. Myślę, że zaraz odpalę sobie jakiś film albo jakiegoś vloga, albo coś na Netflixie i będę już chillować. Taki weekendowy wieczór zrobię sobie luźniejszy. Coś ostatnio męczy mnie przeziębienie, więc jestem taka troszkę jeszcze zakatarzona gdzieś tam, więc po prostu chcę sobie zrobić taki wolniejszy wieczór i ciutkę się wykurować. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. No i widzimy się już niedługo we vlogmasach. Pa, pa!